Cześć kochani, jestem Iga i witam Was serdecznie na moim kanale. Po pierwsze chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że tak udzielacie się pod moimi filmami i zostawiacie komentarze. Naprawdę jestem serdecznie wdzięczna, bo pomaga to nie tylko mnie, ale również osobom, które wchodzą na moje filmy i czytają te komentarze i sprawia, że nie są oni tak samotni, że ja nie jestem samotna w przejściach, które kiedyś mnie spotkały. I daje mi to również nadzieję, że jestem w stanie Wam pomóc troszkę lepiej, ponieważ wiem, że ja również byłam w ciężkiej sytuacji nie tak dawno temu, a dzisiaj jestem świadkiem swojego własnego, szczęśliwego, dobrego życia, gdzie związek partnerski jest naprawdę wspaniały, gdzie czuję się zadowolona i szczęśliwa codziennie rano, budząc się do życia i otwierając oczy na świat i wiedząc, że czeka mnie dobry dzień otoczony miłością i pozytywnym słowem, pozytywnym nastawieniem i ludźmi, którzy mnie kochają. Także jest to strasznie ważne. I kochani, to, że ja przeszłam przez ciężkie czasy i że jestem dzisiaj tutaj i że jestem w stanie Wam opowiedzieć o mojej historii, to jest dowód na to, że jest to możliwe, że jeżeli Ty w tej chwili w swoim życiu przechodzisz przez traumatyczne, straszne wydarzenia, przez ból, który zostawił w Tobie narcystyczny związek, to chciałam Ci powiedzieć, że jest światełko w tunelu i jest z tego wyjście. I chcę Wam pokazać drogę, jak poradzić sobie z tym bólem, jak poradzić sobie z traumą i w jak najlepszym stopniu przekazać Wam moje metody, moje sposoby na to, jak ja sobie radziłam, kiedy było mi bardzo, bardzo ciężko. Po pierwsze chciałam Wam, kochani, powiedzieć, że ja nie jestem ani lekarzem, ani psychologiem, nie znam się na temacie w tak dobry sposób, jak pewnie inni ludzie, którzy w tym siedzą i którzy się tym zawodowo zajmują. Jedyne, co Wam mogę tutaj powiedzieć, to jest to, że jestem osobą, która osobiście przeszła przez dramat związku narcystycznego i która wyleczyła się z ran i z traumy i która jest naprawdę szczęśliwą osobą. I jeżeli Wam to przyniesie jakąś korzyść, jeżeli uważacie, że taka informacja może po prostu Wam również pomóc, żeby przejść przez ciężkie czasy, to z miłą chęcią się z Wami podzielę moją metodą, moimi sposobami na to, jak to zrobić, jak krok po kroku wyleczyć się z traumy, z bólu i z rozpaczy, którą przechodzimy, kiedy taki związek ujawnia się w naszym życiu, kiedy okazuje się, że teraz wiemy, z czym mamy do czynienia, że wiemy, z czym musimy walczyć i ból jest niesamowity. Kochani, ja sobie z tego zdaję sprawę, jaki to jest ciężki i straszny ból, największy ból, jaki w życiu przeżyłam. Jestem tu, jestem szczęśliwa i chcę Wam powiedzieć, że Wy też możecie być szczęśliwi. Pierwszym krokiem, jaki absolutnie musisz zrobić, aby wyleczyć się z traumy po narcystycznym związku, to jest podjęcie wewnętrznej decyzji. Tak, chcę być szczęśliwy, szczęśliwa. Chcę wyleczyć się z traumy, chcę pozbyć się ran i blizn i jestem gotowy na szczęśliwe życie. To jest podstawa, bez tego nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej. Dużo osób tak jakby w pewnym sensie pozwala sobie na to, aby tkwić w bólu i w nieszczęściu i wręcz nie chce przekroczyć tego progu, aby przejść na drugą stronę, ze względu na to, że po prostu ten ból jest czymś, co znamy, czymś, do czego łatwo wrócić i czymś, do czego w pewnym sensie nawet jesteśmy przyzwyczajeni. Chciałam Wam powiedzieć, że w takiej sytuacji nie do końca wiem, jak pomóc. Wiem natomiast, że jeżeli Twój wewnętrzny świat jest na tyle zdeterminowany, aby podjąć decyzję, że teraz chcę być szczęśliwy, mam dość bólu, mam dość cierpienia, nie chcę już przez to więcej przechodzić. Jeżeli czujesz tą determinację wewnątrz siebie i wiesz, że jesteś w stanie podjąć decyzję, że od teraz chcesz być szczęśliwy, to jesteś w stanie naprawdę poradzić sobie w tej sytuacji, jesteś w stanie przejść przez ten ból i jesteś w stanie wyleczyć się. Więc jeżeli podjąłeś krok pierwszy, to chodźmy dalej, ponieważ ta decyzja to był pierwszy i najważniejszy krok. Druga sprawa, to chciałam po prostu zakreślić fakt, że to, co Wam powiem, to nie jest łatwe rozwiązanie. To wymaga dyscypliny, wymaga czasu, wymaga pracy nad sobą.
to nie gwarantuje w 100% każdemu efektu, ponieważ to naprawdę zależy od ciebie, zależy kim jesteś, zależy jak bardzo zdeterminowany jesteś, aby być szczęśliwym, jaki stan umysłu masz, czy ogólnie jesteś osobą bardzo podatną na depresję, czy nie. To naprawdę od wielu czynników zależy. Ja Wam po prostu mogę, kochani, powiedzieć tylko to, co mnie osobiście pomogło. I ja wiem, że wewnętrznie pierwszą rzeczą, i to w sumie bardzo szybko po tym, jak mój narcystyczny związek się rozpadł, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to jest właśnie podjęcie tej decyzji. Powiedziałam dość, nie chcę cierpieć, mam dość cierpienia i bólu. Wiem, że zasługuję w życiu na więcej i chcę być szczęśliwa. I ja wiem, że ten moment, co był ten przełomowy moment. I od tego po prostu, tak jakby klocuszki domina zaczęły się przewracać i układać się w jedną spójną całość. I dzięki temu jestem dzisiaj, gdzie jestem, i mogę powiedzieć ze szczerym sercem, że się wyleczyłam. Dlatego ta decyzja jest taka wielka i dlatego jest taka ważna. Ale tak jak mówię, leczenie z traumy po narcystycznym związku nie jest łatwe i wymaga Twojego poświęcenia, Twojej siły i Twojego zaangażowania. Jeżeli próbujesz się wyleczyć, rozmawiając z ludźmi na temat swojej traumy narcystycznej, jeżeli próbujesz opowiadać wszystkim, co cię spotkało, jaki ciężki los, jak bardzo to boli, jeżeli wracasz ciągle do wydarzeń w swoim umyśle, to chciałam ci powiedzieć, że to nie jest właściwa droga, aby się wyleczyć. Daje nam może to chwilowe ukojenie, aczkolwiek to nie jest sposób na to, aby permanentnie i całkowicie wyleczyć się z bólu i z traumy. Aby naprawdę się wyleczyć, musimy zrozumieć, że trauma i ból nie zostawiają śladów w naszym umyśle. One zostawiają ślady i blizny w naszym ciele, co może się wydawać wielu osobom bardzo przeciwne temu, co wierzą. W szczególności, jeżeli jesteś osobą o analitycznym umyśle, to możesz sobie myśleć, że wszystko można rozwiązać po prostu metodycznym podejściem, właśnie pracą nad umysłem i nie wiem, może terapią z psychologiem. Nie mówię, że to nie ma miejsca i zastosowania. Oczywiście, jeżeli chcesz to robić, rób to. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko. Aczkolwiek z doświadczenia, które ja zdobyłam, z artykułów, które czytałam, z filmów, które oglądałam, doszłam do wniosku i zrozumiałam, że faktycznie trauma jest tak jakby uwięziona w naszym ciele. I z naszego ciała musimy ją uwolnić, żeby przejść do następnego etapu leczenia. Przede wszystkim idź sobie w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziesz mieć czas i spokój i nikt nie będzie ci przeszkadzał. Ważne jest to, aby ten czas był nieograniczony, ponieważ może to zająć trochę czasu. Chcę, żebyś miał miejsce na to, żeby wygodnie usiąść, żeby się rozluźnić. Możesz sobie puścić jakąś medytacyjną muzykę w tle, coś takiego bardzo kojącego i delikatnego. Chcę, abyś wziął głęboki oddech i skupił się na swoim wnętrzu. Wiem, że w tej chwili, jeżeli przechodzisz przez traumę, przechodzisz przez ból, to może być bardzo nieprzyjemne. I będzie. I musimy się z tym pogodzić, ponieważ aby przejść do następnego etapu, musimy poczuć ból i musimy poczuć cierpienie. I musimy naszemu ciału pozwolić przejść przez wszystkie negatywne emocje. To jest strasznie ważne. Bez tego nie wyleczymy się. Musimy pozwolić sobie na to, aby rozpłakać się, krzyczeć, szlochać, jeżeli to jest potrzebne. Musimy pozwolić sobie na to, aby poczuć wszystkie emocje, które są uwięzione w naszym ciele. Bez tego, kochani, nic nie zrobimy. Także wczuj się w siebie. Poszukaj tego bólu, tej traumy. Poszukaj, gdzie siedzi. U mnie ona siedziała w klatce piersiowej, tutaj jak kamień. I miałam wrażenie, że tak jakby przyciska mnie ten kamień do ziemi, że jest niesamowicie ciężki, że jak w imadle ściska moją klatkę piersiową i moje serce. Nie mogłam nabrać głęboko powietrza i czułam, że coś mnie po prostu tak tłamsi. I to był wręcz fizyczny ból. Kochani, tego szukamy. Szukamy tego fizycznego bólu, szukamy tej niewygody, nieprzyjemności, szukamy, gdzie to jest u nas uwięzione. To może być w różnych częściach. Niektórzy to mogą czuć w żołądku, inni w sercu, inni tak jak ja w środku, w klatce piersiowej. Także szukamy tej traumy i jeżeli ją odnajdujemy, teraz będzie ciężki moment, niestety. I przykro mi, że to tak jest, a nie inaczej, ale bez tego nie jesteśmy w stanie dalej przejść do dalszego etapu. Musimy się naprawdę na tym skupić i pozwolić sobie otworzyć się zupełnie, pozwolić sobie na to, aby ta trauma się uwolniła, pozwolić sobie poczuć ten ból. Płacz, wyj, rób cokolwiek pomaga, przechodź przez wszystkie negatywne emocje, czuj. Przede wszystkim czuj, wiem, że to strasznie boli, wiem, że to jest niesamowicie nieprzyjemne.
Wiem, że będziesz chciał uciec z tej sytuacji, że nie będziesz chciał sobie pozwolić na te emocje. Ja też tak miałam. Tak miałam, że byłam wręcz przerażona mocą emocji i mocą bólu, który przechodziłam. I niestety, żeby przejść dalej, to ten ból musimy naprawdę w pełni poczuć. To jest kontrowersyjne, co teraz powiem, ale ja osobiście nie chciałam brać żadnych środków na nerwy, żadnych tabletek, żadnych proszków, ze względu na to, że wiedziałam, że to w pewnym sensie tak jakby ten ból załagodzi, a jeżeli ten ból będzie załagodzony albo otępiały, przede wszystkim właśnie otępiały, to nie będę w stanie przejść przez emocje, a jeżeli nie będę w stanie przejść przez emocje, to nie będę w stanie się wyleczyć. Więc kochani, naprawdę w tej sytuacji, oczywiście to zależy od ciebie, wiesz, słuchaj lekarza, nie chcę ci tutaj nic narzucać, bo to naprawdę zależy od ciebie, co ty zrobisz. Ja ci tylko mówię, co mnie pomogło i co mnie wyleczyło. Jeżeli jesteś na tyle mocny psychicznie i mentalnie, aby zrobić to tak na żywioł, bo to tak właśnie musi być zrobione, to bardzo Cię zachęcam, spróbuj, bo mnie to pomogło. Też nie obiecuję Ci cudów, ale naprawdę jest, moim zdaniem jest to warte. Ten ból, przejście przez to wszystko jest warte. Oczywiście, tak jak mówię, nie jestem lekarzem, więc rób to wszystko na własne ryzyko. Nie chcę Ci po prostu tutaj kierować w kierunku, gdzie później, nie wiem, może wpadniesz w głębszą depresję. Nie wiem, jak to działa, moi kochani, nie wiem, ale wiem, że mnie osobiście to pomogło. Więc chciałam Ci to po prostu od razu zakreślić, żebyś nie wie... Nie chcę Ci zrobić krzywdy po prostu, robiąc to, co zachęcając Cię, abyś przechodził przez tą taktykę, którą ja tutaj pokazuję. Nie chcę Ci zrobić krzywdy, więc bardzo Cię proszę, uważaj, co robisz i jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie za dużo, czy nie jesteś w stanie, przestań. Idź do lekarza, bo po prostu ja tylko jestem w stanie Ci pomóc na tym etapie, na którym ja jestem. A ja jestem na tym etapie, że wiem, co mi pomogło, i ja wiem, że moja psychika była na tyle mocna, że ja byłam w stanie przejść przez te emocje i byłam w stanie się wyleczyć. Więc to naprawdę zależy od Ciebie. Jeżeli jesteś gotowy, aby podjąć ryzyko, jeżeli jesteś gotowy, aby przejść przez ten ból, jeżeli jesteś w stanie tak jakby poradzić sobie z tymi wszystkimi emocjami, spróbuj, bo mnie to pomogło. Okej, więc jeżeli znalazłeś ten ból w swojej klatce piersiowej, jeżeli pozwoliłeś mu otworzyć się i poczuć, łzy się poleją w dużych ilościach na pewno, bardzo, bardzo nieprzyjemne emocje się uwolnią, przejdź przez to, po prostu pozwól na to. Jeżeli to zajmie godzinę, jeżeli dwie, pozwól na to, pozwól uwolnić się tym emocjom. Okej, po jakimś czasie powinieneś zacząć się uspokajać, powinien przestać, troszeczkę nie powinieneś się łkać, powinno być już troszeczkę lżej. W tym momencie, kiedy ten ból dalej tam będzie, to nie ulega wątpliwości, że on tam będzie, mimo tego, że właśnie w pewnym sensie go uwolniłeś. Teraz chcę, abyś był w stanie tak jakby skupić się jeszcze raz na tym bólu i określić jego stan, gdzie go czujesz, jaki on ma kolor, jakiego jest kształtu, jakiej on jest tekstury. Wyobraź sobie ten ból swoimi oczami wyobraźni, po prostu wyobraź go sobie. Jeżeli go widzisz, na przykład ja go widziałam jako taki czarny kleks zrobiony ze smoły, z błyszczącej takiej, ja to tak widziałam, jakby siedział w mojej piersi, w mojej klatce piersiowej, taka po prostu, taka kula rozlana w pewnym sensie, niby to kula, niby taki kleks zrobiony ze smoły i który po prostu wypuszcza tak jakby takie korzenie tej smoły i rozrasta się w mojej klatce piersiowej, ja to tak widziałam. Następnym etapem leczenia z tego to jest to, że oczami wyobraźni wyobrażałam sobie, że ja łapię swoją ręką ten ból, ten kleks ze smoły i wyrywam go ze swojej piersi z całej siły. I czasami jak wyrywałam tego kleksa, to tak jakby większość go udawało mi się wyrwać, ale widziałam, że tam zostawały jeszcze te korzonki, że one gdzieś tam były, więc wracam i wyrywam te korzonki ze siebie. Po prostu wyciągam każdy jeden kawałek, który widzę. Zajmuje to czasami dosyć sporo czasu, ale staram się po prostu wszystko z siebie wyciągnąć, każdy jeden czarny korzonek, ponieważ taki korzonek tak jakby sprawi tak, jak chwast na nowo wyrośnie. Więc wyrywałam z siebie te korzonki jeden po jednym i starałam się je po prostu wyrzucać i wyobrażałam sobie, że wrzucam je w ognisko i w tym ognisku ten kleks i te korzonki wszystkie po prostu zapalają się płomieniem i dym po prostu ulatnia się w świat.
I wracałam do tej metody właśnie wyrywania tych takich właśnie korzonków ze swojego serca, ze swojej klatki piersiowej za każdym razem, kiedy czułam ten ciężar. I muszę Wam powiedzieć, kochani, że za pierwszym razem może to nie będzie jakaś drastyczna poprawa, ale po jakimś czasie konsystentnej, regularnej pracy nad sobą, po odchodzeniu na bok, aby znaleźć miejsce dla siebie i czas dla siebie, głębokim oddechu, lokalizacji bólu, określanie, jak on wygląda, a potem tej właśnie technice wyrywania bólu z klatki piersiowej i palenia go w ognisku. Po jakimś czasie, po 10, 15 razie, zaczęłam odczuwać naprawdę ulgę. I za każdym razem, kiedy czułam, że te negatywne, ciężkie emocje mnie znowu przytłaczają, że kiedy znowu czułam właśnie ten ciężar i to imadło, które ściska moją klatkę piersiową, to szłam gdzieś w kąt i starałam się to robić. I moi kochani, oczywiście ta technika jest troszeczkę uproszczona. Będę się starała wypracować dla Was taki filmik instruktażowy, gdzie będę dokładnie przechodzić przez całą technikę krok po kroku, gdzie może właśnie będę się starała włączyć muzykę w tle i będę starała Was, tak jakby taką jakby medytację w pewnym sensie, gdzie będę się starała Was przeprowadzić przez cały proces krok po kroku. Popracuję nad tym, bo to zajmie mi troszeczkę czasu niż po prostu włączenie kamerki i nagranie szybkiego filmu, więc a jestem kobietą zajętą, więc będę się starała coś takiego dla Was zrobić. Aczkolwiek, jeżeli teraz w tej chwili potrzebujecie nagłej pomocy, to właśnie radzę Wam zrobić to, co Wam w tej chwili opowiedziałam, tą technikę, bo ta technika naprawdę szczerze mi pomogła. A będę się starała tak jakby zrobić to na lepszym poziomie, ok? Także dam Wam znać, kiedy ten filmik się pojawi, także nie bójcie się. Nie obiecuję dokładnie, kiedy, może mi to ze 2 tygodnie zająć, mniej więcej, tak myślę, bo mam dużo na głowie w tej chwili i naprawdę nad wieloma rzeczami pracuję naraz. Ale będę się starała pomóc jak najbardziej. Także, kochani, mam nadzieję, że ta technika Wam pomoże. Tak jak mówię, tylko jeżeli się czujesz na siłach i jeżeli czujesz, że to Ci jest w stanie pomóc i że jesteś na tyle wytrzymały emocjonalnie, że jesteś w stanie przejść przez ból, to wtedy to rób. Nie chcę namawiać osoby, które są bardzo w takim delikatnym, wrażliwym stanie, aby to robiły, ponieważ nie wiem, jakie będą konsekwencje. Ja wiedziałam, że ja jestem na tyle silna i ty musisz sam ocenić siebie i wziąć odpowiedzialność za to, co robisz. To jest tylko technika, po prostu, której ja używałam i chciałam się z wami ją podzielić, ok? Także mam nadzieję, że to pomoże. Jeżeli nie pomoże, to jest mi strasznie przykro, bo nie wiem wtedy, co innego wam mogę poradzić. A jeżeli pomoże, to rewelacyjnie, no bo przecież o to chodzi, nie? Okej, kochani, strasznie Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję, że spędziliście ze mną czas. Poprawa w Waszym życiu to dla mnie największa nagroda i mam nadzieję, że jestem w stanie poprawić jakość Waszego życia i że jestem w stanie pomóc pozbyć się bólu i pozbyć się traumy. I będę do Was wracać, także mam nadzieję, że Wy do mnie też wrócicie. Pozdrawiam Was serdecznie, kocham Was, trzymajcie się, pa!